Cześć kochani, tu Blanka. Dzisiaj film nieco inny niż wszystkie filmy w ciągu całego roku, czyli prezentownik, który jest też, można powiedzieć, trochę takim ulubieńcem. Jedna z Was w zeszłym roku właśnie tak nazwała ten film. I faktycznie będą tutaj nie tylko rzeczy, które mam już kupione dla mojej rodziny, które będą prezentami, ale również takie, z których sama korzystam przez cały rok i które uważam, że są godne tego, aby stać się prezentem dla innych, które może i Wam się spodobają, a na które nie ma po prostu miejsca w filmach dotyczących mody. Natomiast tutaj jak najbardziej mogę troszkę popłynąć i pokazać Wam nieco inne produkty, nieco więcej, niekoniecznie związane tylko z ubraniami. Jeszcze tylko chciałam dodać, że bardzo proszę moją rodzinę o wyłączenie odbiorników, ponieważ tutaj pojawią się właśnie prezenty również dla nich, więc żeby mieli jednak tą niespodziankę. Aby jednak jakieś nawiązanie do mojego kanału było, to zaczniemy sobie od produktów, które są związane z modą, takich ubraniowo-modowych, które mogą stać się też prezentami. Pierwsza rzecz, którą mam przygotowaną, to jest, słuchajcie, będę tak tutaj po prostu manewrować, bo mam rozłożone wszystkie prezenty na podłodze. To jest klasyka gatunku, pasek. To jest ten sam pasek, który ja używam właściwie przez całe wszystkie moje filmiki, na pewno go kojarzycie. To jest ten, który jest przekładany. No i kupiłam taki sam dla mojej siostry. Słuchajcie, ojku, no on się tak tutaj po prostu przekłada. To jest Marco Polo w kolorze karmelowym. Wiem, że moja siostra by bardzo się z tego ucieszy, bo po prostu kiedy robiłyśmy film o stylizacjach dla niej, to ten pasek bardzo jej się spodobał. No i zażyczyła sobie po prostu taki sam. On jest dostępny troszeczkę w innej wersji z takimi jakby nitami tutaj na samym końcu, ale bardzo subtelnymi, więc nie będą nikomu, myślę, po prostu przeszkadzały. To jest dobry pasek do tego, aby fajnie go tak jakby zawijać, robić taki, wiecie, takie przewiązanie, taki węzeł, bo jest miękki. Wiele pasków do tego się nie nadaje, bo po prostu jest zbyt twardych i sztywnych, a ten jest mega mięciutki i w ogóle paski z Marco Polo właśnie mają to do siebie, że mega fajnie dają się układać w te fajne węzły, które po prostu też tak modowo i ładnie wyglądają. Także to co? Paseczek, pierwsza rzecz. Druga rzecz, świetna, którą też poleciła mi, słuchajcie, moja klientka. Strasznie to jest fajne, że spotykając się z kobietami, możemy czerpać od siebie wzajemnie. I też ona mi właśnie poleciła, bo miała w torbie taki organizer do torby z marki Marsala. Oczywiście to może być organizer do czegokolwiek innego, to może być równie dobrze kosmetyczka, bo to ma w środku jeszcze jedną taką jakby wewnętrzną kieszeń, dużą, która jest podziałką, więc w sumie mamy trzy, nie wiem czy to będzie widać, może na przebitkach, trzy kieszenie tak naprawdę. Jedną tutaj w środku zapinaną na ekspres, no i dwie, które też możemy tak zapiąć. I wiecie, właściwie wszystkie takie drobne rzeczy, jeżeli często zmieniacie torby, to jest bardzo przydatne, bo przekładamy tylko to, co najważniejsze. I to jest też bardzo dobra rzecz do takich torebek typu worki, do szoperek. Czyli jeżeli wiecie, że ktoś, czy macie kogoś w rodzinie, kto nosi duże torby, to może być genialna sprawa. To nie jest droga rzecz, a myślę, że ucieszy każdą kobietę, która lubi po prostu w torbie mieć jakiś porządek. Super sprawa. No i też naturalny materiał. Fajna rzecz. Myślę, że to na prezent bardzo może się przydać i ja to bardzo lubię i właśnie tak robię, że przekładam sobie tylko w sumie z tych moich dwóch dużych torebek. Czasem zakładam jedną, bo bardziej mi pasuje, czasem drugą. Znacie to, myślę, bardzo dobrze. Co następne? Kolejna klasyka gatunku. To są takie rzeczy, rękawiczki. Wiem, wszyscy polecają rękawiczki, tylko że po prostu w ciągu roku nigdy
jakby przynajmniej mężczyźni nie zwracają na takie rzeczy uwagi, to są męskie rękawiczki, a potem kiedy są potrzebne, to po prostu ich nie ma. I gwiazdka to jest jakby dobry moment, żeby obdarować kogoś, kto po prostu wiadomo, że sam sobie tego nie kupi, jest mu to potrzebne, ale nie ma jakby dobrej okazji, żeby się w to zaopatrzyć. To są rękawiczki, słuchajcie, w 90% kaszmirowe, kaszmir i wełna. Bardzo miłe dla skóry oczywiście i będą mega ciepłe, uniwersalne, czarne, marki Arket i kupione na Zalando, słuchajcie. Także łatwa dostępność, super, super jakość i też jak na takie rękawiczki, które w 90% są z kaszmiru, nie jest ta cena bardzo wysoka. No i ten kaszmir też nie jest taki cieniutki, tylko myślę, że jest zupełnie w sam raz. Także co, bardzo fajna rzecz, oczywiście wszystko Wam podlinkuję. Następna rzecz, słuchajcie, to jest oczywiście to, co też polecam i w zeszłym roku, i w ogóle też zachęcam Was do obejrzenia prezentownika z zeszłego roku, bo myślę, że on jest tak samo aktualny w tym roku, jak i w zeszłym, i znajdziecie tam też na pewno sporo ciekawych pomysłów. To jest oczywiście marka Unseen, sweter, który również powędruje do mojej siostry. Jest to sweter bawełniany. Widziałyście go już w jednym z odcinków i możecie tam się bliżej przyjrzeć, jak on się prezentuje. No to jest to super modny sweter. Super modny, super ciepły też, jak na bawełniany sweter, bo jest tak jakby podwójny, ma splot, więc idealny na zimę. Nie jest to taka cieniutka bawełenka, tylko naprawdę jest tutaj konkretna masa tego swetra, więc moja siostra jest chłodniejszym typem ode mnie i fajniej po prostu będzie wyglądała w tym granacie. Granat to jest jej taki kolor, w którym ona po prostu błyszczy i w ogóle lubi też paski, więc to będzie idealny prezent dla niej. Myślę, że bardzo, bardzo się ucieszy. No i też z marki Unseen mogę Wam gorąco polecić. Może to być taki prezent w sumie nie tylko dla kogoś, ale też i może dla Was samych. Czyli po prostu dzianinowa sukienka. Dzianinowe sukienki pokochałam tej jesieni i zimy. Nigdy wcześniej nie miałam dzianinowych sukienek i w ogóle jesienią i zimą raczej sukienek nie nosiłam, bo po prostu nie było chyba takich, które spełniałyby moje oczekiwania. Natomiast dzianinowe sukienki stały się moim ulubieńcem. Mam teraz cztery. No, jeszcze te letnie, ale może ich nie będę tutaj wliczała. I w dzianinowej sukience po prostu wygląda się wow, one robią efekt wow i nadają się na co dzień, jeżeli założymy do nich trapery, i nadadzą się też na wyjątkowe okazje, czyli na przykład na wigilię, na wszelkiego rodzaju wigilie takie pracownicze, czy w Waszych firmach spotkanie wigilijne. To będzie też świetna propozycja, bo one są ciepłe. Nie będziemy po prostu w nich marzły, nie musimy się jakoś tutaj super odkrywać, a robią efekt wow, robią taką robotę. Także Wam też pokażę, jak ona się prezentuje, bo ten dekolt po prostu tutaj jest przepiękny. Wiem, że ona już jest, przynajmniej ten model jest już częściowo wyprzedany, natomiast jeszcze niektóre rozmiary w niektórych kolorach jeszcze są, więc gorąco Was zachęcam, żeby tam zajrzeć do Unseen i przejrzeć, ale powiem Wam, że jeżeli nawet nie załapiecie się na akurat na ten model, to 2 grudnia powinien pojawić się już nowy model, taki model, który zakrywa nieco więcej, jest tutaj bardziej pod szyję, ale równie podkreślający figurę i równie taki efektowny. Więc jeżeli nie ten, to właśnie Miss Adorable, która pojawi się już na dniach. Gorąco Was zachęcam. Tutaj pokażę Wam różne zdjęcia, bo mam je już wcześniej. Popatrzcie,
jak ona również przepięknie się prezentuje i na pewno wiele z Was znajdzie tam coś fajnego dla siebie. Tak, no jak widzicie, ja dzisiaj w niej jestem i najprawdopodobniej na Wigilii też w niej wystąpię, no bo to jest taka sukienka naprawdę robiąca efekt wow. A przy tym jest mega wygodna, nie trzeba za bardzo się tutaj nad nią zastanawiać. No i ostatni już element z takich modowo-ubraniowych elementów to są kolczyki. Te, które mam zresztą właśnie na sobie, to są kolczyki Klary Kostrzewskiej, pozłacane. Duże kolczyki, które no one są w formie takiej, nie wiem, zakręconego półksiężyca, można powiedzieć, i chociaż od przodu wyglądają bardziej jak takie kule, ale mnie to zupełnie nie przeszkadza, one naprawdę robią wrażenie, bo są właśnie duże i w sumie nie potrzeba żadnej innej biżuterii, zwłaszcza jeżeli lubicie zakładać włosy za ucho, czy też w ogóle nosicie związane włosy, to takie kolczyki duże po prostu zrobią robotę. Nie trzeba jakby obwieszać się tutaj jakoś szczególnie. Tylko taki większy kolczyk fajnie przykuje uwagę i ja na takie elementy stawiam. Nawet jak byłam na weselu mojej siostry, to właśnie miałam bardzo prosty strój, garnitur, biały w sumie garnitur. Dla niektórych to może być dziwne. W każdym razie miałam też duże kolczyki i one też robiły robotę i zwracały uwagę. Także to też jest fajny patent, jak nie chcecie zbyt dużo, ale tak, żeby coś się błyszczało, żeby było trochę bardziej odświętnie, to kolczyki będą tutaj świetnym elementem. A jak również możecie je podarować komuś w prezencie. Ja już mam drugą rzecz od Klary Kostrzewskiej i z tych jestem, znaczy no i z obu jestem po prostu zadowolona. Jedna to jest taka nausznica, a druga właśnie te duże kolczyki. Także nie wiem, czy Wam się podobają, ale dla mnie robią robotę. Aha, no jeszcze tylko jedna taka kwestia, bo wydają się bardzo ciężkie, a w ogóle takie nie są, zupełnie ich nie czuć na uszach. Także są bardzo leciutkie, więc super. Jak jesteśmy przy ubraniach, to jeszcze chciałam dodać coś z mojej listy, z mojego listu do Mikołaja. Nie mam tego fizycznie, ale są to takie rękawiczki narciarskie, rękawiczki górskie, które ja zażyczyłam sobie na święta. To też może być dobry pomysł, jeżeli macie w rodzinie kogoś, kto lubi jeździć w góry, kto jeździ na nartach. Warto zapytać, jaki ma strój, jakie kolory ewentualnie by mu pasowały. Ja w zeszłym roku nie miałam dopasowanych rękawiczek. I wiadomo, kiedy się wchodzi po górach, to nie ma to takiego dużego znaczenia, ale jednak dla mnie po prostu jest to milsze dla oka, kiedy mam ten cały komplet tak ładnie spięty, więc w zeszłym roku już przed samym wyjazdem stacjonarnie nic nie udało mi się kupić, co byłoby godne uwagi, pasowałoby do mojego kompletu, więc w tym roku zażyczyłam sobie właśnie takie rękawiczki dopasowane. To też może być fajna opcja, fajny pomysł. To teraz przechodzimy do dwóch propozycji książkowych. Pierwsza to jest taka powieść, która w sumie jest dla miłośników ezoteryki, dla ludzi, którzy troszkę wierzą w energię planety, którzy wierzą, że istnieje coś więcej niż tylko ciało. Jeżeli nie wierzycie, to oczywiście to będzie dla Was taka powieść fantasy, science fiction trochę. I też można spokojnie ją sobie przeczytać i w ten sposób traktować. Dla mnie to jest taka ciekawa odskocznia, ciekawe spojrzenie na to, czym jesteśmy. Nie jest to poradnik, ani nie jest to... To jest po prostu powieść, tak? Można ją w ten sposób interpretować. Autorką jest Anna Głowacz i jakby ona opowiada tutaj o swoich doświadczeniach w formie takiej powieści. Jest to bardzo takie inspirujące i odkrywcze, można tak to w ten sposób rozumieć. Gorąco Wam polecam, jeżeli lubicie takie tematy. Ja w swojej rodzinie mam kogoś, kto takimi rzeczami się interesuje,
I na pewno bardzo, bardzo ta książka tej osobie się spodoba. A druga rzecz, już bardziej urodowa, to jest Robię włosing Agnieszki Niedziałek. To jest oczywiście bardzo znana youtuberka, która opowiada właśnie o pielęgnacji włosów. Ma dużą wiedzę w tej dziedzinie i znajdziecie tutaj od takich podstawowych informacji po te bardziej zaawansowane. W zeszłym roku polecałam Wam książkę kosmetycznej hedonistki. To nie jest taka fizyczna książka, tylko e-book, więc jeżeli wolicie dać drugiej osobie coś fizycznego, to będzie alternatywa dla tej wersji od kosmetycznej hedonistki. Ja tutaj dowiedziałam się jeszcze trochę fajnych, nowych rzeczy. Na przykład o składach kosmetyków jest troszkę więcej i każda z tych dwóch książek i ten e-book, który polecałam w zeszłym roku, jest naprawdę świetny i ta również jest bardzo interesująca, więc jeżeli macie kogoś takiego w rodzinie, kto lubi dbać o włosy i chciałby dowiedzieć się czegoś więcej, zrozumieć właściwie, jakie są potrzeby włosów, bo myślę, że to jest podstawa, żeby wiedzieć, czego one potrzebują, to jest pozycja dla takiej osoby. Jak jesteśmy już przy kwestiach włosowych, to przygotowałam dla Was komplet, zestaw moich kosmetyków, które ja używam od bardzo dawna. Opowiem Wam po prostu, które lubię najbardziej i też możecie sobie właśnie je jakoś tak skompletować w prezencie dla Waszej włosomaniaczki, dodać po prostu do tej książki, o której mówiłam, właśnie jakiś taki jeden z tych produktów. Powiem Wam tylko, jakie są moje włosy, bo wiadomo, że każde włosy będą inne i po prostu zrozumienie tego, czego one potrzebują, jest kluczowe. Więc po pierwsze, moje włosy są bardzo cienkie, są też mega proste, delikatne, proste, suche na końcach, sucho przetłuszczająca się skóra głowy, czyli przesuszona właściwie skóra głowy i przetłuszczająca się u nasady. Więc dużo takich problemów i nie są to włosy takie super łatwe. I to, żeby one jakoś schludnie w miarę wyglądały, stanowi dosyć spory problem i żeby ta pielęgnacja była po prostu też dla mnie komfortowa. Więc słuchajcie, ja sobie to wszystko tak włożyłam tutaj w pudełeczko, więc żebyście widziały, jak to może wyglądać. No i zacznę od początku. Ja mam ogólnie produkty, z których korzystam, to jest Anwen i Naturologia. Zanim w ogóle umyję włosy, to znaczy najpierw je moczę, potem nakładam na końce od połowy taką odżywkę proteinową, czyli jeszcze zanim zacznę myć, ponieważ przy tak cienkich włosach ta piana przenosi się na końce włosów. Nawet jeżeli ja tego nie robię, to ona po prostu spływa sobie tam samoistnie. To nie są gęste włosy, tak jak macie dużą ilość włosów, to ta piana pozostaje tylko na skalpie, a tutaj to po prostu 5 sekund i wszystko jest na całości. Więc żeby zabezpieczyć ten koniec przed działaniem detergentów, to nakładam tę odżywkę proteinową. Proteinowa Magnolia, odżywka do włosów o średniej porowatości. Bo moje włosy przez to, że troszkę są farbowane jednak i są przesuszone, to one raczej są tymi średnio porowatymi niż nisko porowatymi, chociaż ze względu na ich gładkość, to można by tak w sumie powiedzieć. No i ponieważ ta skóra głowy, ona często mnie swędzi przez to, że się właśnie od wielu detergentów przesusza, wielu szamponów, to mam taki szampon, który bardzo dobrze nawilża w ogóle włosy. One nie są po nim sianowate, chociaż teoretycznie szampon nic nie powinien robić, tylko myć, a jednak moje włosy reagują na wiele szamponów i czasami po prostu rozczesanie było wręcz niemożliwe. Tak ciężko było je rozczesać. Natomiast tutaj po pierwsze, że mam nawilżenie samej skóry głowy, bo to jest szampon w kostce odżywcza malina i on jest właśnie do suchych i wymagających, do włosów suchych i wymagających, ale dobrze przy tym oczyszcza, to jest też super. On jest wzbogacony o olej jożoba, awokado, masło kakaowe oraz depantenol, więc właśnie takie super ukojenie daje i po prostu skóra nie swędzi po nim, ale nie, włosy nie są przetłuszczone. Przynajmniej moje.
pamiętając o tym, że one po prostu też częściowo są przesuszone i skóra jest przesuszona, aczkolwiek no, ja muszę myć codziennie, więc one tak naprawdę też się przetłuszczają. Więc ten szampon używam, uwielbiam i mam tu już któreś opakowanie, tu mam nowe właśnie, żeby jakoś wyglądało do tego filmu, ale kocham bardzo. No i, aha, jeszcze ważna informacja, bo to jest taki szampon w kostce, więc jak tego w ogóle używać? No trzeba go spieniać, jakby ja mam taką miedelniczkę, wrzucam go do miedelniczki, zalewam wodą i troszeczkę taką, wiecie, robię mydlinę z niego i to dopiero wylewam sobie na głowę. A on bardzo dobrze się pieni przy tym, więc fajna konsystencja, fajna opcja. Drugi szampon, kiedy no czasami na zmianę, tak? Raz używam tego w kostce, a raz używam z Advantage delikatny szampon do suchej, wrażliwej skóry głowy. Przede wszystkim delikatne szampony, czyli one mają te detergenty takie delikatniejsze, to ja muszę właśnie tego szukać ogólnie w szamponach. No i też po prostu daje takie ukojenie, tak? Nie zdziera tej skóry, tak jakby nie doczyszcza aż tak bardzo. Znaczy, on po nim włosy są czyste, to chcę wyjaśnić, ale po prostu tak, nie jest takim silnym detergentem. Jest po prostu bardzo łagodny, bardzo delikatny i daje fajne odbicie włosów u nasady, ale przy tym ich nawilżenie, więc dlatego też go uwielbiam. To są moje dwa ulubione szampony i tylko tych używam na zmianę. Do szamponów, odżywek, do sera na końcówki używam też keratyny. Tu mam keratynę hydrolizowaną escocent.pl. Boże, wrzucę Wam. Też Polska taki sklep, który oferuje półprodukty kosmetyczne, które możemy dokładać do innych rzeczy. I ja to właśnie dolewam sobie troszkę do szamponu, dokładam na rękę, tak wylewam kropelkę serum i do tego kropelkę tego. I to wszystko razem fajnie, tak ta moc keratyny, bo to też jest keratyna, to są proteiny. Moje włosy uwielbiają proteiny. Właśnie tutaj mam proteiny w tej odżywce, tej, którą zabezpieczam. Tutaj mam proteiny. I potem już jak spłuczę, po prostu po umyciu włosów, spłukuję je, to potem nakładam jeszcze taką odżywkę w kostce, to też jest w kostce, tak? Z Naturologii, ona jest z proteinami, magnolia pomarańcza. Ją też trzeba troszkę rozwodnić, w sensie tak zwilżyć i potem na ręku sobie troszeczkę ją rozwodnić albo po prostu wmasować z tej kostki rozwodnionej trochę we włosy, wczesać. Wczesywanie odżywek też gorąco Wam polecam, bo też bardzo dobrze działa ogólnie na zniszczone końcówki. No i ta odżywka daje po prostu dla włosów, które uwielbiają proteiny. Dwie idealne rzeczy, bo z jednej strony mega nawilżenie, a z drugiej objętość. To jest ekstra. To jest to, czego moje włosy potrzebują. No i jeszcze na samą skórę głowy też oto Anwen nakładam zaraz po umyciu taki delikatny serum do pielęgnacji skóry głowy Darling Clementine. Ono jest fajne, bo to jest jak taki krem w sumie do głowy, troszkę w formie żelu i daje ukojenie, nawilżenie skóry, ale nie przetłuszcza włosów. I to jest rewelacja. Nawet można powiedzieć, że jeszcze tak super odbija je. Ja nakładam to i wykonuję sobie jeszcze masaż, więc tych nawet nie wiem, czy tutaj zerkniecie, ale mam bardzo dużo w ogóle takich baby hairów po tym. O, nawet tutaj widzę, tak pod światło Wam wezmę, że po prostu tych drobnych włosków tutaj jest bardzo, bardzo dużo. Największy problem to mam właśnie z tym, że one się wykruszają po prostu od połowy, bo tutaj to mi dużo rośnie, a tak jakby tutaj następuje problem, no ale to są jeszcze konsekwencje używania lokówki cały czas. Ile czasu temu przestałam używać? No tak z pół roku. Pół roku nie używam lokówki, no więc już te włosy zaczynają dochodzić do siebie, ale jeszcze myślę, że z rok na pewno trzeba poczekać na to, aby ta część po prostu była bardziej odżywiona. W każdym razie to są produkty, które uwielbiam i być może stąd sobie wybierzecie coś, co mogłybyście też dorzucić na przykład do tej książki komuś, kogo komu zależy po prostu na włosach. Ach, i jeszcze Wam powiem, że w ogóle w Anwen można też kupić, czyli w tym sklepie, z którego mam szampon i
szampon i odżywkę i to serum, można też wykupić takie bony podarunkowe, tak aby dana osoba sobie po prostu wybrała to, co jej najbardziej będzie pasowało. Do całego kompletu powinnam jeszcze wspomnieć o szczotce, bo taka szczotka, która nie wyrywa, nie niszczy włosów, to też jest rzecz bezcenna. Ja też tutaj mam od Anwen, no bo po prostu tam mi się najłatwiej kupuje, bo te kosmetyki są dobrze oznaczone i to też jest osoba, która stworzyła ten sklep, była pierwszą w sumie włosomaniaczką w Polsce i naprawdę wie, o co chodzi, i te jej produkty tak są oznaczone, żeby naprawdę dobrze je dobrać, a szczotka też jest rewelacyjna pod tym względem, że świetnie rozczesuje, nie rwie włosów, nie jest ostra dla włosów i ma tutaj taką kuleczkę na końcu, która jest połączona z każdym elementem, dzięki czemu to nie odpadnie i nie będzie po prostu też niszczyło włosów, a dodatkowo ona świetnie nadaje się do masażu, słuchajcie, głowy. Ja to po prostu robię sobie tak, że przykładam i jakby robię, no tak, nie jakoś nie trę, tylko przekręcam prawo, lewo i to jest naprawdę mega przyjemne. No i myślę, że to też w moim przypadku wpływa na pobudzenie fajnie cebulek. Więc to jest takie combo, możecie na przykład wybrać po prostu serum i do tego szczotkę, albo szczotkę i książkę. No szczotka jest rewelacyjna, to był naprawdę super zakup, bo ma dwie funkcje. I do rozczesywania jest fantastyczna, do wczesywania odżywek też jest świetna. No trzeba ją oczywiście potem umyć po takiej wczesaniu odżywki, ale dosyć dobrze to się też robi, także dobrze się myje, jest wygodna właśnie przez to, że ma fajną rączkę, super rozczesuje i nadaje się jeszcze do masażu, przy czym nie targa włosów, tylko naprawdę fajnie można sobie wymasować głowę, więc dla mnie to jest super rzecz i Wam też polecam, może komuś akurat możecie prezentować. Skoro była pielęgnacja włosów, to nie może zabraknąć również pielęgnacji twarzy. Ja mam taką serię, która pięknie rozjaśnia wszelkie niedoskonałości. Warto tutaj zaznaczyć, że moja skóra jest skórą no już dojrzałą, z niedoskonałościami, z rozszerzonymi porami, z przebarwieniami przede wszystkim właśnie po tych niedoskonałościach. Również naczynkową, tłustą, ale znowu lubiącą się przesuszać, więc już takie kosmetyki, które są przeznaczone do skóry tłustej, nie są zupełnie dla mnie, że od dawna przestałam takie wybierać. Właśnie moja skóra potrzebuje w sumie takiej dawki nawilżenia, dawki po prostu regeneracji i odbudowy. No i ta seria, którą akurat tutaj mam, to jest seria, która jest ukierunkowana, oczywiście nie powiedziałam czyja ta seria, jaka ta seria, seria marki Yonel, polskiej marki, która stawia na innowacyjne formuły, głównie skupiające się na tym, aby te ich składniki aktywne przenikały jak najgłębiej i w tym celu właśnie stosują tak zwane, czy tak nazwane przez nich nanodyski, czyli po prostu substancje, które pozwalają głębiej wnikać takim substancjom jak witamina C, czy też retinol, czy kolagen, po prostu głębiej te składniki mogą działać właśnie dzięki tym ich nanodyskom. Ja dokładnie nie wiem, co to jest, ale brzmi bardzo innowacyjnie. No i też marka właśnie na tę innowacyjność stawia. Jakkolwiek by tego nie nazywać, dla mnie najważniejsze jest działanie. No i ta seria, którą ja akurat mam, to jest seria Lumifusion, czyli właśnie stawiająca na to rozświetlenie, zredukowanie wszelkich takich przebarwień. I pierwszy produkt, od którego warto zacząć, to jest peeling z kwasami AHA, który ja stosuję raz na 2 tygodnie i on właśnie pięknie wyrównuje kolory po tych wszystkich jakichś niedoskonałościach i przebarwieniach, również takich pigmentacyjnych przebarwieniach, nie tylko po niedoskonałościach. Fajnie też oczyszcza pory, to jest mega zauważalne, że wszystko to, co tam zebrało się w tych niedoskonałościach po tym kwasie, po prostu jest mega jakby wyciągnięte i super, super skóra wygląda właśnie na taką rozświetloną, przez to, że nie ma tego obciążenia po zanieczyszczeniu.
ćwiczeniach. Natomiast oprócz tego bardzo też ładnie tak właśnie liftinguje, można powiedzieć, przez to, że po prostu zabiera tę warstwę naskórka taką może trochę w gorszym stanie. Także to jest produkt, który zawojował moje serce i jest super i bardzo się cieszę, że go mam. A żeby wzmocnić to działanie witaminy C, to do serii dołączone są jeszcze dwa produkty. Pierwszy to jest taki krem, koktajl, można powiedzieć, nocny, który właśnie do cery taką suchą ma po prostu mega, mega odżywić, mega ją tak jakby naprawić, bo wszystkie te kosmetyki mają też działanie właśnie regenerujące i takie anti-aging, przeciwstarzeniowe. Ten akurat ma odbudowywać tę barierę hydrolipidową, więc genialnie sprawdza się na noc. No i ta witamina C też tutaj jest, więc jak wstaniemy rano, to nie tylko jest takie doładowanie skóry, ale jeszcze właśnie to rozświetlenie, które mi się mega podoba. I drugi krem, który może być taki zamienny noc, dzień, ten jest z kolagenem. No i ten właśnie kolagen dzięki tym nanodyskom jakby wnika głębiej i on też ma witaminę C, więc jakby podwójnie. Ja ten stosuję właśnie na dzień, ten na noc, ale ten też jest taki fajnie treściwy, ale nie tłusty, tak żebym nie mogła się malować na przykład na nim. Także takie combo, które powiem Wam, że naprawdę robi różnicę. Mało które kosmetyki dają w ogóle jakikolwiek efekt, a tutaj widocznie witamina C po prostu dla mnie jest super. No i też to, że ona tak fajnie wnika. Wydaje mi się, że to jest super widoczne. Dzisiaj na przykład mam nieumalowane czoło, nieumalowane podkładem, bo nałożyłam sobie tylko produkt do konturowania w dwa miejsca i przypudrowałam, gdzie zawsze podkład nakładałam na całą twarz, a teraz zrezygnowałam z tego miejsca, bo to jest to miejsce, które najbardziej mi się przetłuszcza, więc im mniej tam produktów tych kolorowych, tym lepiej po prostu będzie to jakby widoczne w odbiorze, bo wiadomo, że na kamerze to można tutaj sobie doładować, ale potem w życiu codziennym taki podkład, który pracuje i po wielu godzinach wygląda gorzej, więc bardzo się cieszę, że akurat przynajmniej ta jedna część jest. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby jej nie umalować. A jeśli chodzi o taki typowo produkt świąteczny, to ja na pewno pod choinkę włożę tutaj taki krem, który też z tej marki, który zawiera retinol, peptydy, no i właśnie też te nanodyski, które mają ten retinol i peptydy, może peptydy nie, ale retinol na pewno głębiej po prostu przenosić, żeby on jeszcze lepiej działał. Jest taki krem, który jest super liftingujący, właśnie do cery dojrzałej. Także myślę, że wsunę pod choinkę również ten produkt. Tamte są takie bardziej dla mnie, ale myślę, że wielu osobom też by się sprawdziły. Jeżeli do końca roku kupicie jakiś produkt z marki Yonel na ich stronie i zarejestrujecie się i zostawicie opinię pod produktem, to możecie brać udział w rozdaniu, w losowaniu właściwie jednego z trzech zestawów marki Yonel, więc myślę, że na pewno jest warto. Z kosmetyków kolorowych fajną polską marką jest Glam Shop i tutaj w Glam Shopie takie dwa produkty, które mam już kupione dla mojej rodziny, to jest gładzik, puder wygładzający, blurring powder. Sama go nie używałam, ale zamówiła go sobie moja teściowa jako prezent, więc on tutaj jest. A ponieważ jest to taka drobna rzecz, to postanowiłam do tego prezentu dodać jeszcze taką kartę, bon podarunkowy. Uważam, że to jest bardzo fajna rzecz, bo przychodzi bardzo ładnie zapakowany,
ten bon, także nie jest to po prostu jakaś taka byle jaka rzecz, tylko ładnie wygląda. Nie mamy tego poczucia, że nic nie daliśmy, że to jest takie nic, tylko faktycznie wygląda to bardzo ładnie. No i dołączam ten właśnie gładzik, który teściowa sobie zażyczyła. A jeśli chodzi o domowe polecajki, to mam dla Was trzy pomysły. Pierwszy pomysł to jest blender. Myślę, że każdemu w domu się przydaje taki sprzęt, a nie zawsze chcemy wydawać, czy po prostu wydaje nam się, że są inne potrzeby, a jak już dostaniemy coś takiego, to naprawdę po prostu się z tego korzysta i okazuje się, że ułatwia to życie. Ja akurat w blenderze robię mleko kokosowe do kawy, bo piję kawę właśnie z tego typu roślinnym mlekiem i ten akurat to jest NutriBullet i on jest fajny pod tym względem, że łatwo się czyści, bo wyciągamy tutaj cały ten te ostrza, są oddzielnie i oddzielnie jest ten kielich. On jest plastikowy, więc żadnych takich może super gorących rzeczy to tutaj niekoniecznie, ale na przykład do lodu, do kruszenia lodu też super się nadaje. Spokojnie można go używać, już próbowałam w domu. Ma fajny design, co mi się też podoba, że pasuje po prostu do mojej kuchni. No i to, co najważniejsze, to takie wiórki kokosowe namoczone. Po prostu blenduję w jedną minutę na totalną papkę i z tego mleka mogę wyciągnąć więcej niż na przykład przy takim ręcznym blenderze. Miałam też wcześniej jeszcze też kielichowy, ale z innej marki i on nie miał takiej mocy. Ten ma 900 W. Jest bardzo szybki i no nie wiem, może to kwestia tych ostrzy też, które takie są podwójne. Trzeba to przyznać, że naprawdę dają mega, mega radę. I nie muszę przy tym blendowaniu stać, bo ja takie mleko robię sobie codziennie i robienie go tym ręcznym blenderem było mega uciążliwe. Właściwie no trzeba było przy tym stać, a tu tylko włączam sobie i w minutę już mam mega gotowe mleko do odsączenia, więc to na pewno dla wszystkich miłośniczek gotowania, a nawet dla osób, które chciałyby na przykład wprowadzić coś zdrowego do swojej diety i nie wiedzą jak, to po prostu wystarczy zamienić jeden posiłek na taki właśnie koktajl. Koktajl nie musi być owocowy, może być warzywny, który będzie może bardziej pożywny niż właśnie owocowy. Więc gorąco Wam to polecam, to jest super sprawa. Z innych kuchennych elementów mogę Wam też gorąco polecić taki ceramiczny kubek, ręcznie robiony. To akurat jest polska ceramika, polska taka pracownia ceramiczna, która nazywa się Latela. I wybrałam sobie akurat taki kubeczek, który ma takie cieniowanie, pięknie przechodzące, wyglądające trochę jak polewa lukrowa na torcie w odcieniach takiej złamanej bieli, trochę turkusu i czekoladowy spód. No, wygląda jak ciasteczko po prostu ten kubek, więc bardzo przyjemnie pije się w nim tę kawkę, którą robię sobie z mlekiem z NutriBulleta, a w tym popijam właśnie tą kawkę. No i mam takie dwa. W zeszłym roku też kupiłam sobie z innej pracowni ceramicznej i też byłam bardzo zadowolona. Super mi służyły te kubki, no ale cóż, moje zdolności do tłuczenia są jakie są i musiałam kupić sobie nowe i wybrałam sobie właśnie takie dwa, które cieszą moje oko. Ten turkus po prostu ostatnio skradł moje serce. Mam taką sukienkę, mam taki sweter, no i mam kubeczki, więc proszę bardzo. I trzeci produkt, właściwie znowu z mojego listu do Mikołaja, to jest odkurzacz, taki mini odkurzacz ręczny, którym możemy posprzątać na przykład w trakcie porządków świątecznych, w szufladach lub też w szafie gdzieś na dole, gdzie nie dojeżdża, bo ponieważ ja w domu skorzystam z takiego automatycznego odkurzacza, który sam sobie tutaj sprząta, ale on ma jednak swoje wady, że on nie dojeżdża do wszystkich miejsc.
No bo po prostu tam, gdzie są rogi, to tak może trochę gorzej, za firankę na przykład nie wjedzie, albo no, do szafy to już tym bardziej, więc potrzebuję czegoś takiego, gdzie będę mogła sobie szybko sama sprzątnąć właśnie za firankami, czy gdzieś coś mi się rozsypie, czy i potrzebuję to wciągnąć odkurzaczem, albo właśnie no, najprędzej do sprzątania szafy i do sprzątania w szafkach. Tak, żeby po prostu to sprawnie szło. Zawsze czegoś takiego mi brakowało, więc teraz sobie zażyczyłam na mojej liście do Mikołaja jest. Nie mogę Wam pokazać, nawet nie wiem, jaka to byłaby, miałaby być marka. Po prostu jest to jakiś pomysł na prezent. Może Wam też się przyda. Moi drodzy, to były już wszystkie pomysły na dzisiaj. Mam nadzieję, że uda Wam się z nich skorzystać i wybrać coś dla swoich członków rodziny i że będą tak samo zadowoleni jak i ja. Za dzisiaj gorąco Wam dziękuję, że byliście, że oglądaliście i zapraszam Was już na następny tydzień, gdzie pokażę Wam moje propozycje zestawów świąteczno-sylwestrowych. Także czekajcie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa, pa!